Ewangelia to bardzo ważny tekst i dlatego swego czasu sam cesarz nawet odczytywał fragmenty Ewangelii. Zresztą nie na tym koniec różnych zwyczajów odczytywania tego świętego tekstu, bo na przykład diakoni, którzy przygotowywali się do odczytywania Ewangelii, najpierw podchodzili do papieża i całowali go w stopę i wtedy papież im błogosławił i mówił niech Pan będzie w sercu Twoim i na ustach Twoich, abyś głosił Jego Ewangelię. I powiem osobiście, że dla mnie, jako księdza, już nie jestem diakonem, więc nie muszę prosić o błogosławieństwo, sam idę do Ambony, przed odczytaniem tego świętego tekstu mówię: wszechmogący Boże, oczyść serce i usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię, przepiękne słowa, które aż dobrze by było, gdyby wybrzmiały na zewnątrz, żeby cały lud wierny mógł je usłyszeć, ale to, że one są wypowiedziane po cichu, ma konkretne znaczenie, bo one rozwijają indywidualną pobożność kapłana. Ale trafiają w punkt, bo mówią: Panie Boże, w tym momencie dopuszczamy Ciebie do głosu. Szczytem liturgii słowa jest Ewangelia. Dlaczego akurat szczytem? Ponieważ znajduje się w centrum i to trzeba mocno podkreślać, dlatego że w natłoku świętych tekstów możemy nie wiedzieć, co tak naprawdę jest najistotniejsze, a właśnie ona opisuje życie Zbawiciela. I to podkreśla cały proces przyprowadzenia jej do Ambony, ten przebieg, który pokazuje, że to jest bardzo ważny moment, podniosły. Zobaczmy, ksiądz zbliża się do ołtarza, czyni pokłon, potem bierze piękny Ewangelię. Podnosi go do góry i w otoczeniu ministrantów udaje się do ambony. Dym Kadzidła, które unosi się do góry. Obok tego ministranci, którzy trzymają świecę z takim głębokim przekonaniem, że są wręcz rycerzami, którzy dbają o bezpieczeństwo Ewangelii, że mają rozświetlić jej drogę, aby tam bezpiecznie mogła dotrzeć. Mają, mają to przekonanie, że, że to jest coś szczególnego. Dlaczego? Bo to jest słowo, które Pozwala nawiązywać relacje między Bogiem i człowiekiem. Tam jest zawarta prawda. Podczas odczytywania słów Ewangelii wszyscy stoją, a przez to wyrażają gotowość do tego, aby wejść głębiej, aby zaangażować się w tę Ewangelię, aby ją zrealizować w swojej codzienności. I potem zobaczmy, że padają znaki krzyża. Są one kreślone zarówno na Księdze Ewangelii przez kapłana, a potem na naszym ciele, zarówno wiernych, jak i księdza. I zobaczmy, gdzie te znaki krzyża są kreślone. Na początku na czole i przez to pokazujemy, chcemy dopuścić Boga do mojego myślenia, aby te słowa weszły bardzo, bardzo głęboko. Potem kreślimy na ustach aby powiedzieć, że również w tym, co mówię, ma się wyrażać prawda Ewangelii. I potem krzyżyk sercowy na piersiach, aby podkreślić, że zapraszam do głębi, do całego mojego wnętrza Boga, który wyraża się w Słowie. Kiedyś w trakcie odczytywania Ewangelii rycerze wyciągali na wierzch miecze i to miało symbolizować ich chęć obrony Ewangelii przed przeciwnikami, a my, kiedy słyszymy słowa Ewangelii, to czyńmy z nich broń dla różnych naszych pokus.